Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nabi, pewnie wiecie i pamiętacie. A to jest kolejny odcinek z Lord Iron the Aftermath, z gry Warcraft 3 The Frozen Throne. A do czynienia mamy dzisiaj z takimi graczami jak... Wcielając się w krwawe elfy, tyki, myki, motherfucki... Nie znam. Jeżeli chodzi o plagę, mamy do czynienia z Maliksem. Dobrze nam już znanym. Jeżeli chodzi o Północ Legion, to jest Spadziu. Jeżeli chodzi o Dalaran, Mr. Pazur. Hej Hitler. Wcielając się w krasnoludy, trudne zadanie przyjął na siebie Terminestor. Happy, oczywiście nasz już znany, wciela się w Dark Horde. Keltuzat, któremu dziękujemy za podesłanie demka, wciela się tutaj właśnie widzimy w Hordę. Natomiast Forsaken zagra jako Forsaken, już znany nam Forsaken, więc Forsaken. Kult będzie grany przez Varveyra. Silverhand przyjmuje Frasiu. Veni Vidi Vici, czyli przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, zostaje w rękach Imperium Trolli. No a Dragonmaw Clan gra Tedemien. Tedemien. Nie wiem, o co chodzi. Może to Damian. Może Timian. Może to z francuskiego. Dobra, żeby nie przedłużać, zobaczmy, co. Trzymając się oczywiście na krwawych elfach, żeby pokazywało mi eventy i napierdoły. Zobaczmy, jak zaczynają naszą rozgrywkę nasi przyjaciele. Keltuzat tutaj bardzo spokojnie zbiera swoje wojska. Czy gdzieś się transportuje, czy coś tutaj przynosi? Buduje coś? Nie, tutaj nie widzę. Co robi tutaj? Też nic nie widzę. A jeżeli chodzi tutaj o Silverhand, przenosi wszystkie swoje jednostki do Tirshand. To jest bardzo mądre. Mądrym i dobrym posunięciem, z racji tego, że Tirshand będzie pierwszym takim bastionem, do którego udadzą się jednostki kultu wraz z przymierzem w postaci plagi. Przejęcie Tirshand, zabicie Aleksandrosa Morgraina daje możliwość przemienienia się w Scarlet Crusade. A co tutaj robią nasze krwawe elfy? No tutaj zabijają Wretched i... A nie, to nie jest super. No tutaj chyba coś tam się jednak wymieniło. O, tak, był Wretched. No ale tutaj mamy właśnie takie pozbawione magii Falendary The Banished. No, bardzo, bardzo pomocne będzie ich zabicie. Sam Kael'thas jest gdzieś tutaj, raczej nigdzie nie płynie, to jest dziwne, że się obija. A jednak nie płynie, dobrze. No chyba płynie? Nie, ty płyniesz robisz musiał iść do starego Dalaran. Jednostki Silverhanda się tutaj zebrały i pilnują się nawzajem. Natomiast u góry Forsaken zajmuje kolejne punkty kontrolne i zaczyna się troszeczkę rozwijać. Czy on już przejął Lordaeron, czy przejął... Tak! Lordaeron został przyjęty, a tym samym podziemia Lordaeronu są w całości należące do Forsakenów. Undercity jest właśnie w ich rękach. Jak to widzimy... Kurczę, wygląda to tak, jak ja bym tu grał, ale słabo by było, bo no, ja grałem już właśnie ostatnim czasem plagą. Boże, tak z nadzieję, że panie przyjmacz. Wybacz mi, że daliście mi to co. A to bardzo ładnie. Jak to się Mardan Hold the Keep zostaje przyjęty. Bezczeszczą nasz święty gaj. A co na północy? Coś tutaj jest bezczeszczone. No dobra, kolejny Wretched zostaje ubity. Północ Silvermoon strzeli się w miarę bezpiecznie. Co się dzieje tutaj? Mr. Pazur przeszedł do Dalaran. Zajął nowy Dalaran i teraz może spokojnie bawić się w teleportowanie i przejmowanie innych pozycji. Zakładam, że Gilneas nie zostanie przed niego. Uuu, a jednak idzie do Gilneas. Czy będzie chciał przejść w Arugala? Zobaczymy. Może być to bardzo ciekawe. Co się dzieje tutaj? Statki krwawych elfów są bardzo mocno obijane. Jedno zaraz opadnie. Nie. Stateczku wycofaj, kurde ty kredy. Co się dzieje tutaj? Dragonmaw Clan atakuje jednostki, bazę krasnoludów. No na szczęście tam praktycznie nigdy nic nie ma, więc nie ma się co martwić. Tutaj bardzo dobrze zostali wysyłani workerzy do roboty. To jest coś, czego ja nie robiłem przez większość czasu, bo zapominam, że workerzy to są zbieracze drewna, a drewno można zamienić na złoto. Poza tym bardzo drewno się przydaje, jakby nie patrzeć. Krasnoludy same w sobie
pozajmowały kilka budynków, pozabijały parę jednostek, zajęły oczywiście Gnomergan, która jest tutaj, no i nic poza tym. Co się dzieje tutaj? Widzę, że jednostki Kaktusada zbierają się tutaj na dole. Koło Kargat? Niech będzie. Kurczę, gdyby to było... To co jest Burning Steps? Nie, Swingos, ale Burning Steps jest gdzie wtedy? Blackrock Spire, nie. Bezczeszczą nasz święty Gali. A to jest podpisane? Nie! Zobaczmy, może tutaj zaraz dojdzie do jakiejś walki. Tutaj Rand Blackhand czeka. W ogóle to są, kurde, tak przegięte wieżyczki. Uch, masakra. Co się dzieje w Outlandzie? W Outlandzie tutaj niektóre budynki są przejęte. Happy jest przygotowany. On, jak tamten ruszy, to od razu będzie odsiec jednostek. To będzie naprawdę masakra. Black Temple jest również w jego badaniu. Tutaj czuje się w miarę bezpiecznie. Nic się nie dzieje. Co się dzieje tutaj? Aha, no tutaj są atakowani. Tutaj natomiast... Czyżby Forsaken'i nie przeszli? Tak, tutaj mamy bardzo dużo ilość Forsaken. Również została przejęta góra, żeby móc posiadać Walkirię. Czyżby doszło, miało dojść do walki? Oczywiście, doszło do walki. Jednostki Pudży zostały właśnie w tym momencie zaatakowane. O, pizdziet, ile tutaj tekstu się pojawiło. To tak, chwilę poczekam, żeby to mi zniknęło, chociaż sobie przeczytam. A tak mi Dobra. Co, jak... Oj, to jest coś rozlane. Jak wygląda sytuacja? No, Pudże umierają chyba. No tak, jeden Pudż umiera. Oj! Przeprosić. Ja tu, o, już wiem, zwolnię sobie. Będzie można to... Zapomniałem, że spacja nie uruchamia. Dobra. Widzimy całość walki. Tutaj jednostki pana Pazura próbują cały czas samonować te małe tutaj elektryczne arcane elementale, żeby mogły walczyć. Ja bym wycofał Renina, bo on bardzo szybko może zaraz stracić życie, jak się na nim skoncentrują. Mamy już tutaj 1/3 HP poniżej. Połowa zdrowia już została zabrana. Jeżeli teraz skoncentrują na nim swoją siłę, no to będzie bardzo, bardzo przykra sytuacja i pan Ronin będzie musiał pożegnać się z życiem. Tym bardziej właśnie, że wędruje sobie pomiędzy wszystkimi jednostkami. Co za... Dobra, żegnamy się z Roninem. Bardzo mi przykro. Tracisz tutaj The Grey Wolf, który daje 6 ręcy, 5 ataków. Gen Greyman. O. Ba. Tutaj, o, Ancyrem Rain Waver próbuje coś zrobić, ma to fajną fajeczkę, 300 HP. Znaczy mi się wydaje, że ma niestety o wiele za mało wojska, żeby móc przeciwstawić się teraz sile Forsaken. Nieumarli idą tutaj do was, jak chcą, po prostu nie przejmują się tym, co tutaj przedstawiacie, czym się zajmujecie, ale czy to ulti będzie w stanie coś zmienić? Ona jest naprawdę potężna. Gdyby nie to, że musiał je przerwać. To jest zbyt duży napór jednostek. Tego jest za dużo. Stanowczo za dużo, żeby móc się temu przeciwstawić, a was jest stanowczo za mało. W tym momencie Ambermill będzie musiało się pożegnać. W sumie Tyrith Folkblade będzie musiało pożegnać władzę Dalaran i przejąć władzę Umarłych. Sylvanas Windrunner ma oczywiście już 5 level, niedługo będzie 6, będzie mogła się o wiele bardziej zabawić. No, szkoda by było, żeby tutaj ten pałac został zabrany przez nieumarłych. No, ale jeżeli do tego dojdzie, no to będą musieli się z tym pożegnać. Coś tutaj się dzieje? Ten kretyn nadal nie zajął pół. Halo, kretino! What are you doing? On chyba chce przejść na stronę Reds, albo po prostu nie wie, że powinien iść do Samuel. Bóg o Medif. Nice. Po przejęciu mojej awarii matrasa. Tak? A nie. Co? Halo? Kaletas Kutas? Dobra, Kaletas musi uciekać, bo zaraz zginie. Za dużo to jest netrezimów oraz demonów. Za mało sprzymierzeńców, ale jak ucieknie w stronę Silverhanda, to będzie miał szansę przeżyć.
czeszczą nasz święty Gali. Niestety Silverhand w ogóle miał go w dupie i dał. O Jezu, zaraz zostanie otoczony. Oni teraz. Warima teraz przede wszystkim musi zdobyć księgę. Muszą go teraz osaczyć dookoła, zablokować mu drogę ucieczki. No ja pierdzielę. Weź człowieku, uciekaj w jedną stronę, bo mnie zaraz szlak trafi. Boże, jak to dobrze, że umarł. Teraz nawet mnie nie jest żal. Idę tutaj, nie, to pójdę tutaj, nie, to pójdę tam. Boże, człowieku, zdecydowanie. Albo idziesz do sprzymierzeńca, albo idziesz do swoich wojsk. Nie biegasz jak głupi, bo tego nie przeżyjesz. Biorąc pod uwagę, że Netrazy mogę właśnie tam... Oj, czy tutaj pojawiła się wielka strzała? LOL. Może jeszcze raz. Wielka strzała, przybądź. Nie wiem, czy to Bóg, czy po prostu strzelają się kurde na mnie. To tak jak mówiłem. W przypadku walki z Varimatrasem czy tam innymi Netrezimami jest przegrana walka z racji tego, że oni mają to uśpienie. To zresztą było widać. Silverhand może się teraz starać, ale Book of Medivh został przejęty, no i... Magni Bronzebeard ginie. To znaczy, że tutaj działa się jakaś walka. Co się stało? Co się stało? Wszystko się zesrało. No i faktycznie, była walka. Nie zauważyłem tego. Bardzo, bardzo mi przykro. Jednostki Dragon Maw Clanu musiały bardzo mocno poharatać przyjaciół z Kazmodan. No i nic po nich nie zostało. A tutaj... Kel'Thuzad bardzo prosto i łatwo wszedł sobie w Blackrock Spire. O, tu mamy Burning Steps. No. Przechodzi na Burning Steps i będzie... O, Rend Black. Oj, happy, happy, happy. Zaraz stracisz Renda Black Handa. Modernizacja zakończona. Bardzo mi nawet nie jest przykro. Zostawiłeś go na pastwę losu. Nawet nim specjalnie nie podróżowałeś. No i teraz wszystko umarło. Tak naprawdę ja po prostu nie oglądałem, a mogło się wiele dziać. Co się dzieje tutaj? Dobra, tutaj punkty kontrolne są przejmowane. Co się dzieje w Northrend? Czy Sindragosa, która tutaj można postawić, wróciła do życia, czy nie? Więc tu są jednostki. No tutaj część jednostek leży. A żony rób zostały przejęte. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bo jak się zbędzie żony rób, to jest o wiele łatwiejsza gra, bo tyle jednostek się dostaje w pladze, że... Och, panie, z tym to podbijać świat. Miasto sojusznika potrzebuje pomocy. No, natomiast Andorra trzyma się bardzo dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie, w ogóle tak jakby patrząc na odwzorowanie tej mapy, to Andorhal powinien być troszeczkę większy. Więcej baz, więcej budynków. No ale... Ja tutaj nie będę nic mówił. Ja się nie znam. Zaatakowali wroga. Ale dobrze, wróćmy do samego faktu, że w Andorhalu, jak pewnie kojarzycie, doszło do tej magicznej sytuacji, gdzie Arthas, którego mamy tutaj, on lubi wspominać, dlatego tutaj przyszedł, wspomina swoje czasy, jak to właśnie ludzie zaczęli chorować, bo tam z tą żywność spaczoną przywieziono, oni zaczęli jeść, później zamieniali się w nieumarłych, a to stwierdzi, że zapierdoli wszystkich, bo tak. Żeby po prostu Malganis nie przejął ich za dużo. A najlepiej to był na zasadzie, lepiej żeby umarli niż przeszli na stronę wroga. Bo to w końcu będą cierpieć, nie? No, tutaj widzimy jednostki Dragon Maw Clanu, które atakują. Kurczę, nie pamiętam. Jestem głupi, że nigdy nie znam tych nazw. Skoro tam jest Dan Modry, to tu powinien być... Nie, Westlands jest tam. Jezu. Nie pamiętam. Jestem tak kiepskim... Mam tak kiepską pamięć do nazw, że to jest wstyd. Tutaj oczywiście wszystko sobie zajmują, przejmują. Forsakeni zajęli Gilneas. Netrezimowie tutaj sobie czekają przy... Tirshend, bo czemu by nie? W ogóle co robi Horda? Halo Horda. Przyjęliście całe pomarańcze? Wszyscy tańczą i ja tańczę? Tutaj były krasnoludy. Trzeba to zająć. Trzeba teraz ruszyć do góry. Na górze jest Dragon Maw Clan. Trzeba posłuchać jednego i drugiego. O, and when it, the hell will come to you at a thing. And think. Okej. A, co ci się dogadają?
Zobacz. Nie dziwię się, że zaczynają się dogadywać. Ten ma 8 punktów, ten ma 7. Dark Order ma 5. No dobra, to nie jest mało, nie? Ale mimo wszystko zawsze coś tutaj jest. Przeszkadza. Happy sobie tutaj czyści, chce zająć Outland całkowicie dla siebie. Bardzo dobra, podaje się bardzo dobre. Gorzej jak tutaj będzie musiał walczyć z Illidari. Chociaż w ogóle co z nimi? Bo cały czas nie przejęli tego. O, Warlord Zilla została przyjęta do grona walczących. Teraz będzie z Hordą, co? To the realm of plan is a bit served. Jeść, jeść. Aha. Jeżeli Morgul ginie, to Warlord Zilla będzie mogła przejąć kontrolę. Coś takiego, żeby chyba zrobić sojusz z Dragon Ball. Oh, nice, hit. Nie wiem, o co chodzi. Wow, krasnoludy przejęły Zuldar Isol. No jak sobie radzi ten tutaj troll? Troll sobie chyba nie radzi. No tak, teraz Kel'Thuzad zdradził, więc będzie walczyć ze swoim sprzymierzeńcem. A co tu się dzieje w Zulaman? Nawet zapamiętałem. No, ty też nic nie widzę. Jednostki nieumarłych się tu zbierają. Co jest... kto potrzebuje pomocy? Andorhal jest atakowany przez dużą ilość wojsk przymierzonych Dalaranu. Tylko szkoda, że ta gra bardzo mocno bazuje na pojedynczych walkach. Tutaj nie ma walk z sojuszników. No, a Ruga zaraz zginie. Ansirem, przepraszam, zginie. Nie dziwię się, że Ardas go zaczyna gonić. To była chwila. No i 6 level dla Ardasa. Teraz może przyzwać się Dragosę. Musiałby się cofnąć do domu. No nie wiem, czy mu się to opłaca. Ja bym nie cofał. Sylvanasa, her people have found a new relation to the Shadow of Spine. Who doesn't forsake? Co? Nie rozumiem. Nie wiem, co daje ten event. Nie bardzo wielu rzeczy zresztą. No, ale to nie ma sensu. Nie ma znaczenia. Ważne, że zaraz tutaj jednostki krwawych elfów staną się wretched całkowicie. Już nie będzie co zbierać. Właśnie, to oni są w sojuszu, czy nie? Tak, są. Teraz jak mają z Warlord Zilla, i tam nie ma Khorgora bodajże, tak? A, to oni mają Warlord Zilla. No, dobra, to już rozumiem, o co chodzi. O, tu jest Tral! No to będą co chcieli zrobić z Truchordem? Bezczeszczą nasz święty Gaj. Chociaż jak oni zaraz ruszą prawdopodobnie w kierunku krasnoludów, co już możemy zobaczyć na mapie. A co zrobią nasze jednostki troli? No kurczę, tutaj nic nie jest bronione, tutaj nikt nie walczy. To jest dziwne, że tak sobie to olewają. No ale dobra, przyjrzyjmy się tutaj tym naprawdę potężnym ilością jednostek. Armed Force Honor do Explorer League. No. W tym momencie stworzenie Ligi Explorerów nie jest najlepszym pomysłem. To jest bardzo duży wydatek, który można by było przeznaczyć na zupełnie coś innego, coś bardziej przydatnego. Jak na przykład obronę, bo tutaj no macie trochę jednostek oblężniczych. Ale co z tego, skoro macie bardzo mało jednostek, które mogą wam w jakikolwiek sposób pomóc w obronie. Tym bardziej, że tego jest tu masa. Nie, no niestety, to jest coś, co muszę powiedzieć. Dunmoro. No, przynajmniej to jest napisane. A, to tu jest Dunmoro, a tam jest Dunmodr. Bezczeszczą nasz święty. To jest Wetlands, to jest to, co mówiłem. Dunmor, Modr. Tam powinno być chyba Modr. Nie wiem, nie pamiętam. Jednostki latające wysłane na leciutki zwiad, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Co to jest? Sylvanas has used the Dark Arrow against Agent. His body is weak for 5 minutes. A ja teraz chciałbym zobaczyć, where the fuck is Sylvanas? I co tu się dzieje, że on właśnie dostał wpierdziel? O!
ma Arthasa. O chuj, nie mają Arthasa. Lol. Zabiła go. Nice, zemsta. Zemsta dokonana. Jaka złość musi być teraz u Malixa, że stracił Arthasa. No kurczę, mógł stracić... No właśnie w tym momencie stracił Lich Kinga. Bardzo potężną jednostkę, która na 15 levelu robi naprawdę srogi przesiew w jednostkach wroga. Andorhal pada, zaraz pod naporem jednostek nieumarłych. Tutaj dodatkowe jednostki już czekają, więc ojejku. No, Plaga tutaj ma teraz ciężką sytuację, dobrze, że mają jeszcze te strony. Tutaj mogliby zacząć robić jakieś jednostki, żeby móc sobie pozwolić na obronę przeciwko elfom. Ale nie wiem, oni w ogóle coś robią. Koleś jest w grze, bo widzę. Okej, żeby nie było. Tutaj obrona Ironforge. Wygląda to naprawdę strasznie, że taka ilość jednostek zaraz wkroczy do Ironforge i zniszczy całą tą bazę. To też tutaj będzie chwila, moment, żeby te jednostki poumierały. Fakt, przyznam, że to jest naprawdę potężna brama, która ma naprawdę potężny pancerz. Tutaj jednostki mogą się dalej bronić, mogą cokolwiek robić, ale ich jest stanowczo za mało. Przecież to, co znajduje się tutaj, to jest może 1/5 tego, co tutaj jest, w ogóle będzie przychodzić. Elven Ranger w kółę teraz lecz na self to sobie wam zmienię teraz. Magiczne eventy, o których w ogóle nic nie wiem. Biedne misie. Nie ma misiu. Ale 9 pancerza, no. Upgrade 1-1. W porównaniu z upgrade'ami 1-2. Trochę mało. Ale w końcu przyszło jakieś wsparcie. Jednostki Dalaranu przyszły, ruszyły. Mag Skirinta. Bardzo ładnie, że w końcu coś przyszło na pomoc. Tutaj trwa mimo wszystko walka. Całkiem dobrze sobie radzą. Krasnolud powinien teraz przysłać tylko jednostki strzeleckie. Powinien wysyłać wszystko, co się da w zasadzie. To teraz jego być albo nie być. No, dobra, bardziej nie być. Tutaj zostały wybudowane koszary, więc tutaj też będzie stały napływ jednostek od tego. Tego niestety Dragon Mauplan ma na chwilę obecną więcej. Razem z Horda. To już jest tylko przeciąganie w nieskończoność tego, co już musiało kiedyś nastąpić. Co się dzieje na podziemiach? No kurczę, w podziemiach to jeszcze jednostki Plagi atakują waszą bazę, w której Bran Bronzebeard znalazł Bilgana. Opa, tutaj już sobie nie poruchasz. Andorhal jest pod panowaniem całkowitej masowej ilości jednostek nieumarłych. Kurde, biedne to jest to miasto. Kurczę, gdybym ja tam miał. Noise. Teron Gorfind, the first death knight of the old horse has been renamed. Aha. Czyli mamy nowego bohatera. To jest bardzo dziwne, bo tutaj jednostki umierają. Nie specjalnie jestem w stanie zrozumieć, o co tutaj teraz chodzi. Biorąc pod uwagę, że na trezni mogę sobie wchodzą, płonący legend wchodzi tutaj do środka, zaczyna to wybijać. Bezczeszczą nasz święty Gaj. A ten co? Czeszczą nasz święty gard. No, Gildia Explorer też została przejęta. O,
Scarlet Crusade, no. Znowu wyszło na to, że ja nie wiem, co się działo w połowie mapy. Bardzo przepraszam. Dobra. Na chwilę obecną chciałbym... No, tak. W tym momencie jak Ironforge padło, zostało zdobyte, przejęte i zniszczone. Chciałbym wam podziękować za oglądanie i zaprosić na kolejne odcinki. Chciałem się zapytać, czy podoba wam się mimo wszystko to, że dalej są te kasty? Bo mam wrażenie, że ja praktycznie cały czas mówię to samo. I to może się powoli nudzić. Ale mówcie, jak uważacie, jeżeli chcecie, żebym to nagrywał dalej, to będę nagrywać. Zatem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć!